Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiaj niedziela, zakończam zatem moje 10-minutówki. Jeżeli praktykowałeś, praktykowałaś regularnie od poniedziałku do niedzieli, to naprawdę wielki sukces, brawa dla ciebie, możesz sobie podziękować i zasługujesz na fajny jakiś prezent. Może ciacho w kawiarence, może jakaś fajna książka, także brawo, brawo ty. Pamiętaj, że 10 minut codziennie, regularnie jest o wiele, wiele lepiej i lepiej, korzystniej dla twojego ciała, aniżeli raz, tak dociśniesz raz w tygodniu. Także naprawdę możesz być siebie dumna, ale jeszcze została dumna, dumny, tak, ale została nam jeszcze niedziela, zatem zabieramy się do naszej 10-minutowej praktyki jogi w niedzielę. Okej, okay, ręce góra, wdech i skręć się w prawą stronę, dłoń na kolanie, lewa, prawa z tyłu, wydłuż plecy, weź wdech, skręć się i wróć do centrum, spójrz w górę i w drugą stronę. Generuj bardziej skręt dłonią, odpychając się od kolana do góry i skręć się do centrum, spójrz w górę i w drugą stronę i jeszcze po razie. Spójrz w górę, wróć do centrum, skręć się w prawą stronę i do góry i w lewą stronę. Dobrze, wróć do centrum barkami krążenia, trzy krążenia do tyłu, obszerne, im obszerniejsze, im wolniejsze, tym lepiej i w drugą stronę. Skieruj teraz głowę na prawą stronę, dłoń napiera na głowę, głowa na dłoń. Dobrze, wróć do centrum, druga strona. Dobrze, jeszcze dłonie na kształt kaktusa, do tyłu łokcie, otwórz klatkę piersiową, zaokrąglij plecy, broda do mostka, łokcie razem i do tyłu otwórz klatkę piersiową, zaokrąglij plecy, do tyłu i zaokrąglij plecy, łokcie na kształt kaktusa. Dłonie razem w geście namaste na splocie słonecznym. Przechodzimy do klęku podpartego. Klęk podparty, rozpostarte palce, kolana na szerokość barków, stopy również wklęsłe plecy. Krowa, zaokrągli kot. Wklęsłe plecy krowa, zaokrągli kot. Proste plecy, przejdź na przedramiona, wyprostuj jedną nogę, drugą na zadartych palcach. Przejdźmy do deski. Jeden. Dwa, trzy, dobrze, skręćmy się na lewą stronę, stopa na stopie i ręka do góry i unoś biodra jak najwyżej. Jeden, dwa, trzy, dobrze, wróć do centrum i skręć się w drugą stronę, stopa na stopie i biodra im wyżej, tym lepiej. Jeden, dwa, trzy, dobrze. Wróć do centrum, połóż się na brzuchu, dłonie koło klatki piersiowej i przejdziemy do Bhujangasany. Pozycja kobry, unieś się delikatnie do góry, klatka piersiowa. Siłą dolnych mięśni pleców i wydłużaj odcinek szyjny. Bhujangasana, kobra, jeden, dwa, trzy. Na sekundkę krokodyl, dłoń na dłoni, czoło na dłoniach. Ponownie Bhujangasana, unieś się do góry, opadnij, jeszcze raz do góry i przejdź do świerszcza, napnij pośladki, unieś nogi, ręce wzdłuż tułowia, jeden, wydłużaj odcinek szyjny, dwa, trzy, dobrze, krokodyl na sekundkę, dobrze, Bhujangasana, unieś klatkę piersiową, opadnij. Jeszcze raz wdech, Bhujangasana i przejdź do świerszcza. I od razu ze świerszcza złap za stopy, za kostki, unieś kolana do góry, nie rozszerzaj kolan na boki, tylko kolana na szerokość bioder i pięty jak najdalej od pośladków. Jeden, dwa, trzy, pozycja łuku, ok. Opadnij, krokodyl.
dłonie koło klatki piersiowej i przejdź do klęku. Zadrzyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu i poprzyklejaj raz jedną piętę, raz drugą. Poskręcaj biodra w tym samym czasie. Pośladki ciągną do góry. Rotuj ramiona na zewnątrz. Wpatruj się w środek maty. Ok, pięty do góry i tyle, ile możesz, zbliż pięty do maty. Jeżeli to konieczne, możesz ugiąć nogi w kolanach. Dobrze. I krok po kroku na początek maty. Stopy między dłonie, wydłuż plecy. Jesteśmy w półskłonie. Skłon, uttanasana. Złap za łokcie na chwilkę. Czubek głowy skierowany do maty. Ugnij nogi w kolanach i kręg po kręgu. Przejdź do pionu. Dobrze. Staniemy sobie teraz na lewej nodze. Unieś prawą nogę do góry. Przejdziemy do najpierw małej utitahasty, ale prawa dłoń na plecach, lewa z tyłu, grzbiet przyklejony i spróbujemy zrobić agrafkę, ale tyle, ile możesz. Możesz tylko przykleić grzbiety z dłoni. Ważne, żeby łokieć ciągnął do góry. Jeden, dwa, taki mamy gomukasa, nekrowi pysk w rękach. Trzy, cztery, palce stopy skierowane do maty. Pięć, dobrze. A teraz zrotuj kolano na zewnątrz, ugnij nogę, na której stoisz, prawa kostka nad lewym kolanem. Wyprostuj prawą rękę, wyprostuj i przenieś do przodu lewą i lewa nad prawą. Mamy Garudę w rękach, pozycję orła. Przedramiona są prostopadłe do podłoża, ale odsuwaj łokcie od klatki piersiowej. I przytrzymaj, nie zaokrąglaj pleców. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I z tej pozycji przejdziemy do Anjaniasany. Ustaw Anjaniasanę, wycofując nogę do tyłu, noga z tyłu prosta. Ręce wysoko, otwierając klatkę piersiową. Noga dobrze ugięta z przodu, kolano w linii z biodrem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i z tej pozycji przejdziemy do namiotu. Dłonie na macie i skieruj się do dłuższych krawędzi maty. Pięty bardziej na zewnątrz, palce do środka. Taki dosyć szeroki rozkrok. Wydłuż plecy, weź wdech i pochylenie tyle, ile możesz. Dłonie na szerokość barków i dłońmi tak, jakbyś chciała przesunąć matę do przodu. Łokcie do tyłu ciągną, czubek głowy skierowany do maty, proste nogi i przytrzymaj tutaj ciężar ciała bardziej na łukach stóp, żeby pośladki były w linii z piętami. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Na opuszkach palców pięty do środka, palce pięty. Zatrzymaj się troszkę szerzej niż biodra i przejdziemy do Malasany. Łokciami rozsuwaj kolana na zewnątrz, dłonie na splocie słonecznym i wydłużaj odcinek szyjny. Malasana, pozycja girlandy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie na macie. I teraz skieruj prawą stopę w prawą stronę do krótszej krawędzi maty, a kolano lewe odłóż na podłodze, tak wyjdzie tutaj za matę, na zadartych palcach. I teraz prawa dłoń po wewnętrznej stronie i łokieć, ramię przed ramię, odpycha jeszcze kolano do tyłu, a druga ręka do przodu, otwierając do góry, otwierając klatkę piersiową, tylko tutaj pilnuj otwarcia w biodrze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I przejdziemy teraz powolutku do psa z głową do dołu. Pies z głową do dołu. Zostań na chwilę w psie. Jeden. Pośladki ciągną do góry. Dwa. Trzy.
trzy, dobrze. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie. Utkatasana, wdech, pośladki ciągną do maty. Urdhvahastasana i Tadasana. Pozycja góry. Dobrze, zrobimy sobie tą króciutką sekwencję na drugą stronę. Dobrze, unieś lewą nogę w kolanie i przejdziemy do małej Uttanasany. I teraz lewa ręka na plecy, druga. Stara się ją chwycić palce pierwszej, jeżeli to możliwe. I łokieć ciągnie do góry. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, zrotuj kolano na zewnątrz, ugnij nogę, na której stoisz i kostka nad kolanem. Wyprostuj ręce do przodu, obie. I teraz prawa ręka nad lewą i garuda w rękach. Pozycja orła. Przedramiona prostopadłe do podłoża. Odsuwaj łokcie od klatki piersiowej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, uwolnij ręce, wycofaj nogę lewą do tyłu. Dobrze, ugnij z przodu, ustaw kolano w linii z biodrem, otwórz klatkę piersiową, tyło pochylenie miednicy, nie zapadaj się. Ręce ciągną do góry i przytrzymaj Anjaniasana, na wygięcie delikatne kręgosłupa. Sierp księżyca, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i z tej pozycji przejdziemy do namiotu. Dłonie na matę i skręć się do dłuższych krawędzi maty. Ja się skręcę do Was przodem. I ponownie wydłuż plecy, weź wdech. Pięty bardziej na zewnątrz, palce do środka i pochylenie. Przytrzymaj na chwilę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Pięty do środka, palce pięty. Przejdźmy do Malasany. Rozszerz łokciami kolana na zewnątrz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, opuszki palców na macie. I teraz lewa stopa skierowana do krótszej krawędzi maty. Kolano drugie na macie, stopa na zadartych palcach. Lewa dłoń po zewnętrznej stronie stopy. Odpychamy jeszcze ramieniem, przed ramieniem, kolano na bok. A druga ręka do góry otwiera nam klatkę piersiową. Jeden, dwa, spójrz za ręką w górze, trzy, cztery, pięć. Dobrze, i przejdziemy do psa z głową do dołu, powolutku, z uważnością. Tutaj wdech, miękki wydech i skrzyżuj stopy z przodu, przejdź do siadu, uwolnij pośladki, ugnij prawą nogę w kolanie. Po zewnętrznej stronie kolana drugiego, lewa ręka, prawa ręka z tyłu, lewa ręka góra, wdech i odepchnij się jeszcze. Wydłuż plecy, weź wdech, z wydechem skręć. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, wyjdź z pozycji, uwolnij pośladki. Druga noga, po zewnętrznej stronie kolana, stopa aktywna, lewa ręka z tyłu, prawa góra, wdech. Odpycha się jeszcze od łokieć od kolana, wydłuż plecy, weź wdech, skręć się. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, wyjdź z pozycji, połóż się na plecach, przyciągnij już kolana do klatki piersiowej, pokołysz na boki i przejdź do szczęśliwego dziecka, złap za krawędzie zewnętrzne stóp, podeszwy stóp patrzą w górę. I przytrzymaj na chwilkę, kolana ciągną pod pachy. Łydki prostopadłe do podłoża. Ok, i swoim sposobem przez kołyskę
przejdź do siadu skrzyżnego. Kochani, pięknie, pięknie Wam dziękuję za wspólną praktykę. Jestem bardzo wdzięczna, że mam z kim praktykować i że czerpiecie przyjemność i korzyści z moich praktyk, bo pamiętajmy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Kolejne 10-minutówki już w nowym sezonie. Teraz zamykam sezon jesienny. No i cóż, zapraszam na moje inne praktyki. Wspaniałego dnia Ci życzę i do zobaczenia. Namaste.